Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję muzyczną. Będą kolejne głośniki, kolejne głośniki zresztą od Modekoma. Natomiast w porównaniu do wcześniej testowanych Eclipse'u 180, te są dużo mniejsze, dużo tańsze. Model MCHF 30 kosztuje w tej chwili około 200, mniej więcej 30 zł. Najniższe ceny, oczywiście, sprawdzicie sobie w opisie tego filmu. Najbliżej, jeżeli chodzi o ostatnio testowane przeze mnie głośniki, chyba do r 25 BT, które też jakiś czas temu miałem testować. Na koniec w podsumowaniu odniosę się, który model, moim zdaniem, jest bardziej warty uwagi. Zapraszam na recenzję. I oto modekom MCHF 30 w pełnej okazałości. Oczywiście, na początku zacznę od wykonania samych kolumn głośnikowych. Muszę przyznać, że tutaj, choćbym chciał, to jakoś specjalnie nie mam do czego się doczepić, ponieważ tak, głośniki wykonane są oczywiście z płyty MDF. Pod względem detali wykonania, w mojej ocenie one wyglądają nawet nieco lepiej niż wcześniej testowana, sporo droższe w końcu Eclipse 180. Przede wszystkim dlatego, że na froncie również mamy okleinę, a nie tworzywo, stąd nie ma problemu ze spasowaniem z pozostałą częścią głośnika. To są kolumny dwudrożne, na dole widzimy kolumny lewej logo firmy Modecom. natomiast jeżeli chodzi o tył kolumny, to mamy niewielki otwór baz refleks i podpięcie od przewodu do kolumny z kolumny właściwie prawej. Kolumna prawa, kolumna aktywna, oczywiście ma na froncie trzy potencjometry. To jest potencjometr głośności. Dalej, potencjometr regulacji tonów wysokich i niskich, oraz jeszcze dodatkowo wyjście słuchawkowe ze złączem 3,5 mm mini jack. Tutaj również mamy umieszczone dodatkowe elementy, i już kolumnę wam obracam. Włącznik wyłącznik. To jest wada, niestety on jest umieszczony z tyłu, trzeba sięgać po prostu do niego. Tutaj również z tyłu znajduje się otwór baz reflex. I druga wada, taka namacalna, to jest fakt, że wszystkie przewody, zarówno sygnałowy, przewód zasilający, jak i przewód do kolumny lewej, są niestety umieszczone na stałe. Do czego się jeszcze przyczepię, to jest do samego przewodu od kolumny lewej, moi drodzy. On jest bardzo krótki, stosunkowo cienki. A sam wtyk sprawia wykonanie takiego, który miałby się dosłownie za chwilę rozpaść. No rozpaść się nie rozpadł, działa ok, natomiast przewód powinien być, moim zdaniem, tym bardziej w tej cenie, po pierwsze dłuższy i po drugie jednak nieco grubszy. Nie od dzisiaj wiadomo, że nie specyfikacją techniczną grają głośniki czy słuchawki, ale często o to dopytujecie, więc króciutko, to są kolumny aktywne 6omowe, mamy tutaj moc 2 razy 15 W. Jeżeli chodzi natomiast o pasmo przenoszenia, to to od 35 Hz do 50 kiloherców. W jak grają Modekom MCHF30, oczywiście w mojej całkowicie subiektywnej ocenie. Przede wszystkim są to głośniki, które nie czeszczą, nie skrzeczą w momencie kiedy nie ma żadnego dźwięku. To jest. Tak powinno być, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. W tym przypadku nie było takiego problemu. Same głośniki grają dosyć czysto, dźwięk jest wyraźnie od siebie odseparowany. Jak na tą wielkość i tą moc, to bym powiedział, że jest dość szeroka i głęboka scena muzyczna. Jak na tą wielkość, jak na tą moc kolumn głośnikowych. No i kolejna sprawa, która mnie dość pozytywnie zaskoczyła, to nawet biorąc pod uwagę, że mamy tutaj niestety otwór bazerawek umieszczony z tyłu, to tych tonów niskich jest dostatecznie dużo, jak na na tą kolumnę głośnikową. Przyznam szczerze, że. Nie wydaje mi się, żeby z 15-watowego głośniczka w sumie 30-watów można było uzyskać cokolwiek lepszego, więc moje i w mojej ocenie jest OK. Tony niskie schodzą odpowiednio, są dość sprężyste, odpowiednio nasycone, tam gdzie mają, są po prostu obecne i przede wszystkim nie przyćmiewają reszty pasma. Głośniki i kolumny głośnikowe grają przede wszystkim średnicą, jest dość dobrze wyseparowany wokal i to na pewno na plus. Również wszystkie instrumenty są dość dobrze słyszane, jeżeli chodzi o górę. Dużo zależy od ustawienia potencjometru. Jeżeli jest w pozycji neutralnej, tak jak kolumny były testowane, to też jest dostateczna ilość i nie kuje. Natomiast jeżeli chodzi natomiast o tony na wysokie po przekręceniu tego potencjometru, to one potrafią zdominować pasmo i tutaj w tym momencie nie może być mowy absolutnie o żadnym takim neutralnym grani, więc dużo zależy właśnie od regulacji Samych potencjometrów. Całość oczywiście należy koniecznie odnieść do ceny, która moim zdaniem jest niestety dość mocno wygórowana, bo za kwotę poniżej 200 zł mamy wcześniej wspomniane fendy R25BT, które przede wszystkim mają dużo większą funkcjonalność. Grają powiedziałbym, że nawet podobnie z lekkim skierunkowaniem tutaj na fendy jednak, a nie na modekomy, a jeszcze są to dodatkowo kolumny głośnikowe tańsze, dlatego gdybym ja miał wybierać, osobiście wybrałbym jednak fendy, a nie modekomy. Myślę, że jeżeli producent zejdzie z sceny i to zejdzie zauważanie sceny, to jak najbardziej będzie to propozycja dużo ciekawsza. Tym bardziej, że na plus myślę, że część osób zaliczy niewielkie rozmiary tych kolumn głośnikowych. Nie każdy ma miejsce, żeby na blacie biurka ustawiać sobie duże kolumny, które wiadomo, że zagrają lepiej niż małe głośniczki. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.